Cześć, witam w kolejnym rozdziale naszego kursu. W tym rozdziale będziemy kontynuować pracę nad naszą aplikacją, a ponieważ tytuł rozdziału został już podany, czyli dodamy wsparcie dla Entity Framework Core dla naszej aplikacji. Do tej pory w naszej aplikacji używaliśmy próbnych danych, danych testowych i korzystaliśmy z mock samochód repozytory. A pod koniec tego rozdziału będziemy mieć wsparcie dla prawdziwej bazy danych w naszej aplikacji. Rozpoczniemy rozdział omawiając w skrócie Entity Framework Core. Gdy tylko zdobędziemy wystarczającą wiedzę na temat architektury, zobaczymy, jak możemy ją dodać do naszej aplikacji. Następnie pokażę Ci, jak możemy za pomocą Entity Framework Core zainicjować bazę danych. Na koniec zakończymy rozdział, analizując podejście, które musimy zastosować, gdy modyfikujemy model w kodzie. Zobaczysz, że możemy to zrobić za pomocą czegoś, co nazywa się migracjami. Zacznijmy więc rozdział.